silosy na cement byłej fabryki domów przy ulicy Szczecińskiej. Filmuję z okolic ulicy Żernickiej. Jestem na ścieżce rowerowej gdzieś przy numerze 152. W tej chwili widać, że ma to coś związek z firmą Stal Export. I tutaj tory kolejowe. I tak wygląda ulica Żernicka do miasta. Jeszcze raz silosy. I tak wygląda ulica Żernicka w stronę Żernik. Sfilmowane końcem maja 2013 roku przez mieszkańca Żernik Darka Kraśnickiego. Ścieżka rowerowa nad rzeką Ślęzą, okolice ulicy Żernickiej, tuż na granicy z Kuźnikami. Żerniki, Kuźniki, tam były, jest, tam widzimy most kolejowy po remoncie, a tutaj jeszcze raz ścieżka rowerowa. Autka jadą ulicą Żernicką w kierunku Leśnicy. A tak wygląda okolica. Tam na samej górze autostradowa obwodnica Wrocławia.